A to wam jeszcze rzeknę, cni panowie, że żadnych skarłów prorok lebioda nie wiózł. Nic o tym legenda nie mówi. Statek przepadł i stał się widmem, bo był przeklęty, a jego szyper nie posłuchał mądrej rady. Wiedźmin, który tam był, radziłby statek zawrócić, by się w od nogi nie zapuszczać, póki on klątwy nie zdejmie. Cześć, jestem Kamilka, a Ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć. No. Teraz, można powiedzieć, mamy nadal ten taki wątek poboczny książki, czyli powiedzmy wątek lisicy jest kontynuowany, czy można powiedzieć tak realnie naprawdę wprowadzony. Powiedzmy, staje się ona bardzo ważnym elementem fabuły sezonu Bush. Zacznę od streszczenia tego rozdziału. Adario i Geralt docierają do przystani o nazwie Wiaterna. też tam statek, czy też slub, jak poprawia stojący na pomoście Tęgawy jego mość, który okazuje się być jego właścicielem. Przedstawia się jako Kevinard van Vliert, przedsiębiorca branży białoskórniczej, a slub nosi nazwę Prorok Lebioda. Następnie na połomoście pojawia się załoga słupa. Najważniejsi z niej są Fysz, z którym na momencie zetknęliśmy, jak pamiętacie, odbierał um, cudaczkę odszewlowa, Petru Kobin, potężnie zbudowany, i Kapitan Pudłorak. Okazuje się, że mają jakiś problem, ale nie chcą o nich mówić otwarcie. Fysz, który przejmuje jakby mm, konwersację ze strony załogi, mówi, że chcą zatrudnić Geralta do eskorty, ale Wiedźmin stwierdza, że to bajka. Nie wierzy mu. Fanfleet obiecuje, że wszystko wyjaśni na pokładzie statku. I faktycznie tak się dzieje. Jak się okazuje, wyruszyli oni, jak twierdzą, z misją ratunkową. Chcą odzyskać ksymenę D superweda córkę właścicielki garbarni, która, co jest istotne, jest wdową po Jakubie i jest elfką, czystej krwi elfką. Została ona porwana przez ta córka, przez lisicę, ponieważ te rozmnażają się właśnie poprzez przekształcanie porwanych dzieci elfów. Sama Bryana nie prosiła o żadną wyprawę ratunkową. Elfy najwyraźniej, gdy tracą dziecko, są spogodzone z tym faktem a przynajmniej gdy porywa je lisica. Geralt odradza im tą wyprawę, opisując ją jako bezsensowną, ale w trakcie rozmowy okazuje się, że oni już mają lisicę, ale nie jest to ksymena, a jakaś inna. Wiedźmin zamierza odstawić ją na brzeg, pomimo protestów Fysza i Kobina, ale nie może tego zrobić, bo gdy schodzą pod pokład, zastają dziewczynkę zabitą przez pijanego wspólnika białoskórnika Parlagiego. W tej sytuacji nie mają wyjścia. Muszą uciekać. Wpadają na burzę. Kapitan Budłorak na tyle umiejętnie kieruje prorokiem lebiodą, że udaje im się przetrwać. Lądują w dziwnym miejscu. Nie do końca wiadomo gdzie. Następnie kapitanowi wydaje się, że widzi dwie odnogi rzeki. Okazuje się, że jest tylko jedna, a także busola wariuje. W pewnym momencie. Kapitan, Wiedźmin Krasnolud widzą kobietę zamieniającą się w lisa. Lisica ich znalazła. Po samym rozdziale y, mamy jeszcze y, Interludium. Y, no to tutaj y, główną bohaterką jest znana nam już Nimue, ale, y, ale jest dzieckiem. Właśnie podróżuje do Aretuzy. Zatrzymuje się w miasteczku Iwalo, y, którym, przed którym rozstaje się z kupcem z którym jechała, w mieście, w mieście sprzedaje to, co zebrała i zakupuje potrzebne sprawunki, a następnie przychodzi się rozmowie trzech miejscowych, po czym wyrusza w dalszą drogę. No dobrze, w tym rozdziale po raz pierwszy pojawia się lisica, ujmijmy to we własnej osobie. Co dowiadujemy się o lisicach? Są to anteriony, czyli zwierzęta, które mogą przyjmować ludzką postać. I tutaj zaznaczę, że to jest w przeciwieństwie do teriantropów takich jak na przykład wilkołaki, które są ludźmi zamieniającymi się w zwierzęta. Liświce, jak to już wspomniałem w streszczeniu, nie rozmnażają się w sposób naturalny, no bo być może dlatego, że przyjmują jedynie kobiecą formę, ale jedynie porywają dzieci elfów. Nie jest zaznaczone, czy porywają dzieci, czy tylko córki ale podejrzewam, że tylko córki. Dysponują też dużą mocą, o czym wspomina Geralt, chociaż nie do końca wchodzi w szczegóły. Aczkolwiek pewnych rzeczy już w tym rozdziale y, uczestnicy wyprawy są świadkami. Warto jeszcze przytoczyć w kontekście lisi cytat z, tego z początku tego rozdziału. Ludzie i zwierzęta należą do różnych gatunków. Lisy zajrzyją pomiędzy ludźmi a zwierzętami. Umarli i żywi wędrują różnymi drogami, Lisy zaś podążają pomiędzy umarłymi a żywymi. Bóstwa i potwory kroczą po różnych ścieżkach, lisy zaś chodzą pomiędzy bóstwami a potworami. Ścieżki światła i ciemności nie łączą się i nie przecinają nigdy. Lisie duchy czuwają gdzieś pomiędzy nimi. Nieśmiertelni i demony stąpają po własnych ślakach. Lisie duchy są gdzieś pomiędzy. Yi Yun, uczony z czasów dynastii Queen. Li faktycznie istniał. Był chińskim filozofem, pisarzem, poetą i politykiem z XVII wieku. I faktycznie powstał po sobie książkę, która była kompilacją chińskiego folkloru. No i tam między innymi właśnie dotykał tematu lisów. W ogóle lisy są dość powszechnie, znaczy dość często są obecne w azjatyckim, w, w dalekowschodnim folklorze, bo i tu i dotyczy to. Chin, tak jak Korei czy Japonii. No, które zresztą oczywiście przecież te ich tradycje się wzajemnie przenikały. Ale co do samych Aguar, to, to jest ciekawa rzecz, a, rzecz. Bo, ponieważ jest też list określony jako Aguara, a ona, a to akurat słowo, wywodzi się z południowoamerykańskiego folkloru. I co ciekawe, tam właśnie też to jest taki list, aczkolwiek tam jest mężczyzną i na przykład. Yy, pod swoją ludzką postacią płodzi dzieci z wieloma pięknymi kobietami. No oczywiście co do tego azjatyckiego folkloru, to przecież pewnie o Kitsune. No to są lisy, które dysponują ponadnaturalnymi mocami, mogą przybierać się różne postacie. I tutaj jest też ciekawy ten podział na anteriony i teriantropy. To trochę nasuwa skojarzenia z Dungeons and Dragons. No w każdym razie, można przyjąć, że Sapkowski tutaj czerpie z... Azjatyckiej y, tradycji. To się chyba mu wcześniej nie, nie zdarzało. No, przynajmniej jeśli mówimy o dalekowschodniej, no bo w końcu dżin to jest y, y, jakby wywodzi się z, z, y, no, z arabskich y, legend. No, tu jeszcze może y, zatrzymując się przy y, zdolnościach y, Lisicy to może przytoczę sam y, cytat y, z końcówki y, rozdziału, bo tutaj mamy pokaz umiejętności y, zdolności y, Lisicy. Z czapki płyło raka, kompletnie przemoczona i ciekła woda, spływała mu po twarzy. Mimo tego kapitan czapki nie zdejmował, prawdopodobnie nigdy jej nie zdejmował. Dokróć set otarł krople z nosa. Gdzież nas zagnało? Czy to jakaś odnoga albo starorzecza? Woda niemal stoi. Nurd jednak nas niesie. Fysz splunął do wody i obserwował Pulfocinę. Nie miał już słomianego kapelusza, musiał go porwać w wichura. Nurd jest słaby, ale nie się powtórzył. Jesteśmy w przesmyku między wyspami. Trzymaj kurs, pudłorak. Musi nas w końcu wynieść na Farwater. No, generalnie Farwater to jest taki mm, bieg wody, pod którym statki mogą się bezpiecznie poruszać, bo jest wystarczająco głęboki. Farwater, kapitan schylił się nad busolą, jest chyba w kierunku północnym. Tedy nam trzeba w prawą odnogę. Nie w lewą, lecz w prawą. Gdzie ty odnogi widzisz? spytał Fysz. Jedna jest droga. Trzymaj kurs, mówią. Dopiero co były dwie odnogi, upierał się Pudłorak. Ale może mi wodę do oczy naleciało? Albo to ta mgła. Dobra, niech nas nurdnie się. Tyle tylko. Co znowu? Busola? Kierunek całkiem nie ten. Nie, nie, jest dobrze. Źle widziałem. Na szkiełku nakapało mi szczapki. Płyniemy, płyńmy. Mgła na przemian gęstniała i rzedła, wiatr ucichł zupełnie. Zrobiło się bardzo ciepło. Woda! Odezwał się podłorak. Nie czujecie? Inaczej jakoś śmierdzi. Gdzie my jesteśmy? Mgła uniosła się. Zobaczyli wówczas gęsto zarośnięte brzegi usłane przegniłymi pniami. Miejsce sosen, jod, jodeł i cisów porastających wyspy zajęły krzaczaste brzozy wodne i wysokie, stoszkowate u podstawy cypryśniki. Pnie cypryśników oplatały pnącza milinu i jaskrawo czerwone kwiaty były jedynym żywym akcentem wśród zgniło-zielonej, bagiennej roślinności. Woda pokryta była rzęsą i pełna wodorostów, które prorok rozgarniał dziobem i w luku za sobą niby tren. Toń była mętna i faktycznie wydzielała paskudny, zgniły jakby zapach. Z dna unosiły się wielkie bąble. Pudłurak wciąż tam trzymał ster. Mogą to być mielizny! Zaniepokoił się nagle. Hej tam! Jeden z na dziób! Płynęli, niesieni słabym prądem, wciąż wśród bagiennego krajobrazu i zgniłego smrodu. Majtek na dziobie pokrzykiwał monotonnie, podając głębokość. Panie Wiedźmin! budłorak schylił się nad busolą, popukał w szkiełko. Spójrz pan na to. Na co? Myślał żem, że, że mi szkiełko zaparowało. Ale jeśli igła nie oszalała, to płyniemy na wschód. Znaczy wracamy. Tam, skąd wyruszyliśmy. Przecież to niemożliwe. Niesie nas prąd. Rzeka. Urwał. Nad wodą zwieszało się olbrzymie, częściowo wykorzenione drzewo. Na jednym z gołych konarów stała kobieta w długiej i obcisłej sukni. Stała bez ruchu, patrząc na nich. Ster, powiedział cicho Wiedźmin. Ster, kapitanie. Pod tamten brzeg. Z dala od tego drzewa. Kobieta znikła, a po konarze przemknął wielki lis. Przemknął i skrył się w gąszczu. Zwierz wydawał się czarny. Biały był tylko koniec puszystego ogona. Znalazła nas. A Dario Bach też zauważył. Lisica nas znalazła. Dokróć set. Bądźcie cicho. Obaj. Nie sięjcie paniki. Płynęli suchych drzew na brzegach obserwowały ich pelikany. No oczywiście tutaj jest sytuacja po burzy, którą, jak w następnym rozdziale powie Gra, no to podejrzewa, że nie wywołała guara, że była naturalna. No natomiast te tutaj efekty, to znaczy, że kapitan widział dwie odnogi albo jak chodzi o kierunek, w którym płyną, no to to już była właśnie sprawka lisicy. No tak swoją drogą to oczywiście mamy przypomnienie, dlaczego ta książka nazywa się Sezon Burz. No a i tak w tym momencie nie pokazała y, pełni y, swoich możliwości. Czyli no jak widzimy z liścia potrafi tworzyć bardzo zaawansowane iluzje. Y, no a to teraz y, może słówko o właśnie statku, czy slupie, na którym podróżują y, nasi bohaterowie. To jest slup. Skorygował podchodząc tęgawy jego mość w łososiowym kubraku. Slub moi ponowie, co łatwo poznać po żaglowaniu? Duży grot gaflowy, sztaksel i dwa kliwry na forsztagach. Klasyka. Stateczek, slub, zbliżył się do pomostu na tyle, by mogli podziwiać galion na dziobie. Rzeźba, miast standardowej cytatej kobiety, syreny, smoka bądź morskiego węża, wyobrażała łysego starca z haczkowatym nosem. Cholera, mruknął pod nosem na Bach. Prorok, uwziął się na nas, czy jak? 64 stopy długości, opisywał dalej niski jegomość głosem pełnym dumy. Łączna powierzchnia żagli 3300 stóp. To jest, moi panowie, prorok Lebioda. Nowoczesny słup typu Kowirskiego, zbudowany w Stoczni Nowigradzkiej, zwodowany niecały rok temu. Znany, jak widzimy, chrząknął Adario Bach, jest wam ów słup. Dużo o nim wiecie. Wiem o nim wszystko, albowiem jestem jego właścicielem. Widzicie banderę na flak sztoku? Widnieje na niej rękawiczka. To godło mojej firmy. Panowie pozwolą, jestem Kevinard van Fleet, przedsiębiorca branży białoskórniczej. Bardzo precyzyjny opis, tak? Wyjaśniając niektóre pojęcia, to sztaksel to jest żagiel w kształcie trójkątnym. kliwy to jest żagiel przedni, a forsztak to jest olinowanie z przodu okrętu. No tak, w temacie, może nazwijmy to, marynistycznym, to warto jeszcze. Dodać, wyjaśnić, skąd wzięła się yy... nazwa tego statku. Panie Pudłorak, aha, skąd wzięła się nazwa statku i ten dość nietypowy Galion? Chodziło o pozyskanie kapłanów jako sponsorów? Slub zwodowano jako meluzynę, wzruszył ramionami kapitan, spasonującym do nazwy i cieszącym oko Galionem. Potem zmieniono jedno i drugie. Jedni mówili, że właśnie owo sponsorowanie było na rzeczy, inni, że nowigradcy kapłani jego mość lanslita, co i roś w herezji i bluźnierstwie obwiniali, więc chciał wleźć im do... Chciał się im przypodobać. No cóż, jak wiemy, Nowigrad to jest teokracja, więc nic dziwnego, że ewentualna niechęć kapłanów do kupca mogłaby mieć na niego niezbyt przyjemne konsekwencje, a przynajmniej utrudnić handel. No dobrze, no a tutaj jest słówko, nawet więcej niż słówko, coś o Dżawelu Fyszu. No bo to jest niefajny gość, zresztą już z rozmowy z Szeflowem to wynikało. No tu już nam się szybko przedstawia, jakie ma podejście do inności. Otóż nie, nie uwierzycie, ale dziewczynkę porwał potwór Lisica. Znaczy odmieniaczka, Wiksena. Macie rację, rzekł Wiedźmin Zimno. Nie uwierzę. Lisice, czyli lixeny, dokładniej zaś Aguary, porywają wyłącznie dzieci elfów. A zgadza się, zgadza, co do joty, warknął Fysz. Choć to rzecz nie bywała, największą kuśnierką Nowigradu zarządza nieludka. Brejannę diarbrechail, a muich. Elfka czystej krwi. No jak widzimy, to jej imię zostało. Mm, uproszczone na ludzką modłę, że zaraz Brejannę mamy Brianę. Wdowa po Jakubie de Sepulveda. Po którym przyjęła cały majątek. Rodzinie nie udało się ani obalić testamentu, ani uznać mieszanego małżeństwa za nieważne, chociaż to wbrew zwyczajowi i prawom boskim. A to jest akurat swoją drogą ciekawe, już pomijając poglądy pana Fysza, że akurat w Nowigradzie to się utrzymało. No i z tego co wiemy z wiecznego ognia, nie wydaje się, hmm, żeby tamtejsze władze były szczególnie postępowe czy tolerancyjne. No ale pieniądze mogą wiele rzeczy załatwić, jak wnioskuję. A Fysz w ogóle nienawidzi wszystkie oceny ludzkie, bo też mówi o lisicach na przykład. Ich lisi gatunek, dorwał się wreszcie do głosu Fysz, winien szczeznąć. Szczeznąć winny wszystkie te wilkołaki. Lisice Prawda to, ludziom w paradożu rzadko włażą. Porywają tylko elfie szczenięta, i tylko elfom szkodzą, co samo w sobie jest dobre, bo im więcej krzywdy się dzieje nie ludziom, tym większa dla prawdziwych ludzi korzyść. Cóż, jest to chyba do um, bardzo lekkiego stopnia posunięta teoria o, o tym, że y, społeczeństwo to gra o sumie zerowej. To znaczy, że jeśli ktoś traci, to ktoś musi zyskać. I vice versa. Ale lisice to monstra, a monstra trzeba wygubić, sprawić by szczezły, by cały ich ród szczezł. Ty wszak z tego właśnie żyjesz, wiedźminie, do tego się przyczyniasz. To i nam tuszę nie będziesz miał za złe, że się do zagłady potworów, monstrów przykładamy. Próżne jednak widzi mi się te dywagacje. Chciałeś wyjaśnień, dostałeś je. Wiesz już, do czego masz być wynajęty i przed kim. Przed czym masz nas bronić. Cóż, no, no ale tak ten atypotyczny no, bohater później cały czas bagatelizuje zagrożenie ze strony Lisicy, no kieruje się prawdopodobnie chęcią zysku, ponieważ ma zamiar jak najwięcej wycisnąć z naiwnych handlarzy. No i oczywiście liczy, te, liczy też, że uda mu się sprzedać Lisicę. No Geralt zresztą od początku radzi sobie z nim dość spokojnie, o czym świadczy na przykład taki fragment yy, z samego początku, z pierwszego spotkania. Panie Van Fleet, Przerwa podchodząc jeden z typów, pod których krokami zadygotał nagle pomoc. Nie wchodzicie w szczegóły. Nie widzi mi się, by one panów interesowały. Ani interesować powinny. Typów, którzy weszli na pomoc od strony wioski, było pięciu. Tego, który się odezwał, noszącego swemiany kapelusz, wyróżniała mocno zarysowana czarna od kilkudniowego zarostu szczęka i duży, wysunięty podbródek. Podbródek miał przedziałek, przez co wyglądał jak miniaturowa dupa. Towarzyszył mu wielki drap, Istny waligura, góra, a z oblicza i spojrzenia bynajmniej nie matał. Trzeci, przysadzisty i ogorzały, był żeglarzem w każdym calu i szczególe. Wliczając welnianą czapkę i kolczyk w uchu. Dwaj pozostali ewidentnie majtkowie dźwigali skrzynki z prowiantem. Nie widzi mi się, podjął ten z podbródkiem, by ci panowie, kimkolwiek są, musieli wiedzieć cokolwiek o nas, o tym co tu robimy i o większych naszych prywatnych dziełach. Ci panowie z pewnością rozumieją. Że do naszych prywatnych dzieł nic nikomu, a już zwłaszcza osobom napotkanym przypadkowo i całkiem nieznanym. Może nie tak całkiem nieznanym, wtrącił Waligura. Pana Krasoluto faktycznie nie znam, ale te białe włosy ważność pana zdradzają, kim jest. Gerald zrywi, jak sądzę. Wiedźmin, nie mylę się. Robią się popularny. pomyślał Geralt, spratając ręce na piersi. Zbyt popularny. Może ufarbować włosy? Albo ogolić się na łysy, jak Harland Sara? No tu już o tym wspominałem w poprzednim rozdziale, że tu bardzo często jest Geralt rozpoznawany w sezonie burz. No to nie, no nie będę tutaj się może na ten temat rozwiał. Nie jest to aż takie dziwne i zaskakujące, bo wiem, że faktycznie się ciągnęła się za nim sława. Wiedźmin? Zachwycił się zauważalnie Kevinard Van Fleet. Prawdziwy Wiedźmin. Cóż za traf? Mości panowie. Toś on iście z nieba nam spada. Słynny Gerald zrywi! powtórzył Waligura. Mamy fart, że go spotkaliśmy. Teraz w naszej sytuacji. Pomoże nam wykraskać się. Za dużo, że ogadasz, kobin, przerwał ten z podbródkiem. Za szybko i za dużo. Co też wy, panie Fysz, biało skórnik. Nie widzicie, jaka się sposobność trafia? Pomóc kogoś takiego jak Wiedźmin? Panie Van Fleet, zostawcie to mnie. Większe od was mam obycie w kontaktach z takimi jak ten tu. Zapadła cisza, w której typ z podbródkiem mierzył Wiedźmina spojrzeniem. Geralt zrywił, powiedział wreszcie: Pogromca potworów i nadprzyrodzonych istot. Pogromca rzekłbym legendarny. Rzekłbym tak, gdybym w legendy wierzył. A gdzież to wasze słynne miecze wiedźmińskie? Nie widzę ich jakoś. Nie dziwota, odparł Geralt, że nie widzisz, bo są niewidzialne. Co to? Nie słyszałeś legend o wiedźmińskich mieczach? Po stronie nie mogą ich widzieć. Zjawiają się, gdy wypowiem zaklęcie, gdy zajdzie potrzeba. Jeśli zajdzie. Bo ja i bez mieczy potrafię nieźle przygrzmocić. Wierzę na słowo. Jestem Javil Fisch. Prowadzę w Nowigradzie firmę świadczącą usługi różne. To mój partner Petru Kobin. Zaś, to zaś pan Pudłorak, kapitan proroka Lebiody. I znany wam już szanowny Kevin Art van Fleet, Statku tego właściciel. No to no cóż, tu, jak widzimy, Gerald się wykazuje trochę poczuciem humoru. A Fisch od razu chce przejąć całą dyskusję. Obserwuję wiedźminie, ciągnął Javel Fish, rozejrzawszy się, że stoisz oto na pomoście w jedynej osadzie w promieniu 20 paru mil. Żeby się stąd wydostać na cywilizowane szlaki, trzeba długo wędrować lasami. Patrzy mi na to, że radziej byś z, z tego pustkowia odpłynął, zaokrętowawszy się na coś, co się na wodzie unosi. A prorok jak raz żegluje do Nowigradu i może wziąć na pokład pasażerów. Ciebie i twojego towarzysza krasnoluda. Pasuje? Mówcie dalej, panie Fysz. Słucham was pilnie. Stateczek nasz, jak widzisz, to nie byle rzeczna łajba. Za rejs nim płacić trzeba i to nie tanio. Nie przerywaj. Byłby skłonny wziąć nas pod ochronę swych niewidzialnych mieczy? Możemy twoje cenne wiedźmińskie usługi, znaczy się eskortowanie i ochronę podczas rejsu stąd do samej Nowigradzkiej redy, z ceną za przejazd skalkulować. Na wieleż wtedy ciekawość swą wiedźmińską usługę wyliczysz? Geralt popatrzył na niego. Z wynajdywaniem czy bez? Że jak? W waszej propozycji, rzekł spokojnie Geralt, są ukryte kruczki i haczyki. Jeśli, jeśli sam nie je będę musiał wynajdować, policzę drożej. Będzie taniej, jeśli zdecydujecie się na prawdomówność. Twoja nieufność, oczek zimno fysz, budzi niejakie podejrzenia. Bo to krętacze wszędzie widzą krętactwo. Jak to mówią na złodzieju czapka gore. Chcemy cię wynająć jako eskortę. To proste raczej i pozbawione zawiłości zadanie. Jakieś to kroczki mogą się w nim kryć. Eskortowanie to bajka, Gerald nie spuścił wzroku. Wymyślona od ręki i szyta grubymi niczmi. Tak mnie macie? Tak mnie mam. Bo to panu rękawicznikowi wymyka się coś ekspedycji ratunkowej, a ty, panie Fysz, uciszasz go obcesowo. Za chwilę twój współpracownik wygaduje się o sytuacji, z której trzeba się wykaraskać. Jeśli więc mamy współpracować, to bez wykrętów. Proszę. Co to za ekspedycja i komu na ratunek śpieszy? Dlaczego taka sekretna? Z czego trzeba się wykaraskać? Wyjaśnimy to uprzedził Fysz Awanflit Wyjaśnimy Wam wszystko, Panie Wiedźminie. Ale na pokładzie przerwał chrapliwie milczący dotąd kapitan Pudłorak nie ma co mi trężyć dłużej przy tej kei wiatr sprzyja pójdźmy stąd, szanowni. No cóż, tu z tego dialogu wszystkim widać jedno, że Gerald jest no czy w sumie wiemy, jest bystry i spostrzegawczy, bo szybko orientuje się w czym rzecz. O, zresztą no fish też jakoś się specjalnie nie starał go go szukać, zresztą chyba nie miał nawet takiej y, możliwości. Y, co by tu jeszcze można y, no z takich ciekawostek, może to jest rzecz, którą trochę omówiłem, ale może jeszcze warto y, przytoczyć ten cytat o. o aguarach i jak to. jak w ogóle do całego przedsięwzięcia y, odnosi się wiedźmin. Do rzeczy, przerwał Geralt. Do rzeczy, proszę. Twierdzicie więc, że owa kuśnierka, czystej chwielwka, zleciła Wam odzyskanie porwanej córki. Z mańki nas zażywasz? Wykrzywił się Wysz. Na kłamstwie chcesz przyłapać? Dobrze wiesz, że elfy, jeśli im lisica porwie dzieciaka, nigdy nie próbują go odbić. Krzyżyk na nim stawiają i zapominają o nim. Uważają, że był lisicy przeznaczony. Rejana de Sepulveda, wpadł w słowo Kevinard Van Fleet, też z początku udawała. Rozpaczała, ale po elfiemu. Skrycie. Na zewnątrz oblicze kamienne, oczy suche. Wa esse deirendach eigenan, wa ein Powtarzała, to się po ich niemu wykłada jako coś się kończy, coś się zaczyna. Właśnie. Ale to nic? jeno głupie elfie gadanie. Nic się nie kończy. Co i dlaczego ma się kończyć? Brianna z dawien dawna żyje wśród ludzi. Wedle naszych praw i obyczajów. To już tylko skrwinie ludka, a w sercu już bez mała człowiek. Elfie wierzenia i zabobony silne są, prawda? Brianna może innym elfom na pokaz taka spokojna, ale skrycie za córką tęskni. Oczywistym to jest. Dałaby wszystko, by jedynaczkę odzyskać, lisica czy nie lisica. Prawiście, panie Wiedźminie, nie prosiła o nic, nie wyglądała pomocy. Mimo to o pomoc postanowiliśmy, na rozpacz patrzeć nie mogąc. Cała glidja kupiecka solidarnie zrzuciła się i ekspedycję sfinansowała. Ja ofiarowałem proroka i własny udział, podobnie uczynił pan kupiec Parlagi, którego wnet poznacie. Ale że my ludzie interesu, a nie żadni łowcy przygód, zwróciliśmy się o pomoc do imć Jawila Fysza znanego nam jako człowiek łebski i obrotny, ryzyka się niebojący, w trudnych imprezach bywały, wiedzą i doświadczeniem słynący. Doświadczeniem słynący im ćwysz, Gerald spojrzał na pomienionego, omieszkał zaś poinformować was, że ekspozycja ratunkowa nie ma sensu i z góry skazane jest na niepowodzenie. Widzę dwa wyjaśnienia. Pierwsze, im ćwysz, pojęcia nie ma, w co was spakował, Drugie, bardziej prawdopodobne, im ćwysz, zainkasował zaliczkę na tyle dużą, by trochę powodzić was po manowcach i wrócić z niczym. Nadto prędko oskarżenia rzucacie, Kevin Flit gestem powstrzymał Fysza rwącego się do wściekłej repliki. Prędzejście też porażkę wieszczyć, a my kupcy byliśmy zawsze pozytywni, a my kupcy myślimy zawsze pozytywnie. Chwali się wam takie myślenie, ale w tym przypadku nie pomoże, bo dziecka, które porwała Aguara, wyjaśnił Gerald spokojnie, odzyskać się już nie da. To absolutnie niemożliwe, nie chodzi nawet o to, że dziecka się nie odnajdzie, bo lisice wiodą niezwykle skryty tryb życia. Nie chodzi nawet o to, że agora odebrać swoje dziecko nie pozwoli, a nie jest to przeciwnik, którego można w walce lekceważyć, tak w lisie, jak i w człekość kształtnej postaci. Rzecz w tym, że porwane dziecko przestaje być dzieckiem. W porwanych przez lisice dziewczynkach zachodzą zmiany. O, właśnie, tu mam potwierdzenie, bo ja wtedy tu się mówiłem tylko o dzieciach, a tu mamy potwierdzenie oczywiście, że lisice przekształcają tylko dziewczynki. Przekształcają się i same stają lisicami, a góry nie rozmnażają się. Zachowują gatunek porywając i przekształcają dziecielków. E, no to tu, oczywiście, w tym dialogu to głównie mi chodziło, żeby skupić się na tym, co wygaduje Fysz. E, no i prawdopodobnie dlatego Fysz był dość niechętny, aby ktokolwiek o tym słyszał, ponieważ on faktycznie ma po prostu mm, wykorzystać, masz zamiar wykorzystać naiwnych kupców. No ale. Z drugiej strony y, trzeba też zwrócić uwagę, że, że cała ta wyprawa mm, to nie jest takie czyste y, i przedsięwzięcie, jak to próbuje Van Flit sugerować, że tu chodzi tylko o ratunek. Zresztą tu mówi, że wszystko by dała, żeby y, odzyskać córkę. Być może po prostu, zwłaszcza, że rzuciła się ta glidia kupiecka, no a kupcy generalnie no, nie słyną aż takiego Y, y, z aż takiej dobromyślności, y, czy też y, z aż takiego y, z aż takiej dobroczynności. O, y, o, o, o to słowo mi chodziło. No, że generalnie y, prawdopodobnie widzieli w tym interes, skoro ta glidia kupiecka się złożyła. I to nie była, podejrzewam, tylko solidarność. To jest dowodowa dla zmarłego Jakuba żeby odzyskać jego córkę. Prawdopodobnie chodziło po prostu, po prostu licząc za zysk, że na przykład Briana, może jeśli by odzyskali jej córkę, zapłaciła, czy coś takiego. No ale Vanslitt nie zdaje sobie też do końca sprawy, co się wpląta. Zresztą Vanslita trochę pogrąża to, że gdy Fisch mówił o tym, że trzeba by to Miśce sprzedać gdzieś w wygradzie, to Slit wcale się temu do końca nie sprzeciwiał. Teraz dochodzimy do najważniejszego momentu tego rozdziału. Choć to nie ta, co trzeba, Fysz uprzedził Wiedźmina, ale zabraliśmy. Po co ma elfi pomiot na jeszcze gorsze monstrum wyrosnąć? A w Nowigradzie y, można będzie sprzedać to to do zwierzyńca. W końcu osobliwość, dzikuska, na wpół liszka, w lesie przez lisicę chowana. Menażeria jak nic sypnie groszem, Wiedźmin odwrócił się od niego do niego plecami. Panie kapitanie, ster do brzegu. Wolnego, wolnego, zawarczał Fysz. Trzymaj kurs, podłorak. nie ty tu wydajesz komendy Wiedźminie. Panie Van Gerald Geralt zignorował go, apeluję do waszego rozsądku. Dziewczynkę należy natychmiast uwolnić i wysadzić na brzeg, w przeciwnym razie będziecie zgubieni. agora nie porzuci dziecka, a już z pewnością podąża waszym śladem. Jedyny sposób na powstrzymanie jej to oddanie dziewczynki. Nie słuchajcie go, powiedział Fysz, nie dajcie się straszyć, płyniemy rzeką, szerokim plosem. Co może jakiś list zrobić? Wieźmina mamy do obrony, dożyczył kpiąco Petru Kobin. W niewidzialnym miecze zbrojnego. Sławny Geralt z driwi. przejdzie przed byle nie niezdrefi. Sam nie wiem, sam nie wiem, wybłąkał Białoskórnik, wodząc oczami od Fysza do Geralta i Pudłoraka. Panie Geralcie, w Nowigradzie nie pożałuję wam nagrody, zapłacę za trud z nawiązką. Jeśli tylko nas obronicie, obronią a jakże. W jedyny możliwy sposób. Kapitanie, do brzegu. Ani się wasz, Fysz pobladł. A nie kroku do ar... achterpiku, bo pożałujesz. Kobin! Petru Kobin chciał capnąć Geralta za kołnierz, ale nie zdołał, bo do akcji wkroczył spokojny dotąd i małomówny Adario Bach. Krasnolud potężnie kopnął Kobina w zgięcie kolana. Kobin runął na klęczki. Adario Bach doskoczył z, r... z rozmachem, grzmotnął go pięścią w nerkę, poprawił w bok głowy. Waligura zwalił się na pokład. I co z tego, że duży? Krasnolud powiódł spojrzeniem po pozostałych. Robi tylko większy huk, gdy pada. Fysz trzymał dłoń na trząku noża, ale cofnął ją, gdy Adario Bach na niego spojrzał. Van Frit stał z otwartą gębą. Podobnie jak kapitan Pudłorak i reszta załogi. Petru Kobin zastękał i oderwał czoło od desek pokładu. Leż gdzie leżysz, poradził mu krasnolud. Nie zaimponujesz mi ani tuszą, ani tatuażem ze stu refors. Robiłem już dużą krzywdę większym od ciebie i bywalcom cięższych więzień. Nie próbuj więc stawać. Rób swoje, Geralt. No więc, jak tu jak widzimy, Adario potrafi bić się wręcz, chociaż przecież na co dzień jest jedynie muzykiem. Gdybyście mieli jakieś wątpliwości, zwrócił się do reszty, to ja i Wiedźmin. No, muzykiem, no, górnikiem jest powiedzmy. Gdybyście mieli jakieś wątpliwości, zwrócił się do reszty, to ja i Wiedźmin właśnie ratujemy wam wszystkim życie. Panie kapitanie, do brzegu i łódkę na wodę. Wiedźmin szedł schodkami zejściówki, szarpnął jedne, potem drugie drzwiczki i zamarł. Za jego plecami Adario Bach zaklął. Fysz też zaklął. Van Flit jęknął. Leżąca bezwładnie na koi, chuda dziewczynka miała szkliste oczy. Była półnaga, od pasa w dół obnażona całkowicie, z rozrzuconymi obscenicznie nogami. Przyjął miała skręcony w sposób nienaturalny i jeszcze bardziej obsceniczny. Panie Parlagi, wydusił z siebie Van Flit. co pan, co pan uczynił? Siedzący nad dziewczynką, łysy osobnik spojrzał na nich. Poruszył głową tak, jakby ich nie widział, jakby usiłował odszukać miejsce, z którego dobiegł głos białoskórnika. Panie Parlagi! krzyczała za osobnik, trzęsący podwójnym podbródkiem i zionąc alkoholem. Zaczęła krzyczeć. Panie Parlagi! mu ciszyć! Chciałem tylko ucieszyć! Zapył, żeś ją pan, stwierdził fakt Zwyczajnie, żeś panią zabił. Van Flitt, oburącz złapał się za głowę. I co teraz? Teraz, wyjaśnił rzeczowo krasnolud, to mamy za maszyście przejebane. Jak później się dowiemy, dziewczynka nie jest martwa, y, jedynie udaje martwą, y, wykorzystując iluzję. Tu mamy zresztą kolejny pokaz zdolności lisic. Natomiast no, trudno tutaj z tego powodu usprawiedliwiać Parlagiego, ponieważ y, sądząc z pozycji, ze stroju, w jakim jest dziewczynka, no to jego intencje wobec niej nie były. Przyjemne, ale się wręcz przeciwne i trudno y, alkohol uznać za usprawiedliwienie. No i zresztą to wpływa na to, że Geralt chce ich, przez, nawet mówi, że powinien ich opuścić, a Dariot zresztą popiera i trochę y, paroduje słowa Fysza, stwierdzając, że no, y, im większa krzywda dzieje się idiotom, tym większy zysk dla ludzi rozumnych. No ale Geralt musi się powołać na swój kodeks. No i śpieszy mu się, co by nie mówić do Nowigradu. No dobrze, no tak, co tu jeszcze można powiedzieć o naszych bohaterach? No wyszło już sporo, powiedziałem, no od początku do końca sprawia złe wrażenie. Gerald no kieruje się swoimi zasadami, jak wiemy, stara się pomagać, potrafi, jest dość inteligentny i radzi sobie w różnych sytuacjach, a Dario jak widać, umie się bić. Mm. Co tu powiedzieć? Fanfleet mógłby wzbudzać sympatię, ale jak się wczytać w jego słowa, no to rysuje się bardzo jego niefajny obraz. Po, dworach, po dworach wydaje się być po prostu zdolnym kapitanem. Generalnie podoba mi się rozdział. Mamy rozwinięcie kilku takich wcześniej wprowadzonych wątków. Mamy tutaj oczywiście element takiej walki z żywiołem. Mamy właśnie pierwsze iluzje, chociaż nie wiemy jeszcze, że to są iluzje, nie jest to jasne, dobre dialogi. Generalnie bym się szybko odniósł do tego rozdziału w kontekście całości powieści, bo trudno jest zwrócić uwagi, że to jest jakby wątek zupełnie poboczny. No jasne, można uznać, że to jest po prostu jakieś tam przygody jaką ma Geralt na... W drodze do Nowigradu, ale jest naprawdę bardzo luźno powiązana z całością. Zresztą, cały był już trochę sprawia na mnie wrażenie, jakby Sapkowski miał materiał na jakieś opowiadania, i to wszystko spróbował tak połączyć. No, i jeszcze nim zakończę, to jeszcze słówko o interludium, no w którym bohaterką jest Nimułę. Nie znam jej wieku, na no ile? No może lat? 12-13, raczej nie więcej. No, i to interludium toczy się 127 lat no, po wydarzeniach y, opisanych przy, w tym rozdziale, opisanych, omówionych przez mnie przed chwilą. No, w każdym razie jest dzieckiem i jak tanium powtarza swoją trasę. Wyrwa, Głado, Sibel, Brook, Kasterfurt, Mortara, Iwalo, Dorian, Anhor, Gorswellen. No, czyli jakby tylko po nazwach się kierować, no to już jest ponad połowę trasy przeszła, ale czy. Faktycznie tak jest, to no nie do końca wiemy. Wiemy w każdym razie, że jak gdy mówi, że idzie do Dorian, to tam odpowiadają jej, że jeszcze kawał drogi przed nią. No i w to miasteczko niezbyt sobie podoba, ale nie mówię, się śpieszy. No nie wiem, może się boi, że ktoś ją dogoni, rodzice czy ktoś, czy też może, może po prostu chce jak najszybciej się znaleźć w arytuzie. Oczywiście no tutaj na początku mówi się też o strachu, że omal nie zawróciła w lesie. Gdy spotkał ją kupiec, który ją wysadza na początku. O, i tu można na plus dodać, że jednak czasami tacy, trafiają się tacy zwykli dobrzy ludzie w świecie wiedźmina. To nie jest tak, do, tak mroczny świat, jak mogłoby się wydawać. Chociaż no, oczywiście, no nie jest też bardzo pozytywne. No przy okazji też dowiadujemy się, co mówi się po latach o podróżach po roku Lebiody. Mamy oczywiście, no to już karszmy, to oczywiście tam mamy mieszane seksizmu, lekceważenia i tak dalej. No ale to nic zaskakującego. Ale ogólnie uważam, że to Interludium to całkiem miłe uzupełnienie narracji, które będzie miało jakieś znaczenie w kontekście epilogu. Do za tydzień będziemy śledzić dalszą podróż na rzece naszych bohaterów. Cześć!